jak rąca rzeka. Mikrowybory, nowe kolory męczą wzrok, zgadzają spojrzeń tych kąt. Niby się kręci życia film, moje pięć minut trwa. Jednak nie jestem pewien, czy coś warta jest ta gra. Zasadą tej diety jest nieprzekroczenie limitu 600-800 kilokalorii, co pozwala na wyłączenie po pierwsze ośrodka głodu, więc nie jesteśmy głodni, ale przede wszystkim jest to, to powoduje włączenie mechanizmu wewnętrznego odżywiania, a więc organizm zużywa nagromadzone zbędne toksyny, które uruchamia sobie na przykład tkanki tłuszczowej. W ten sposób uruchamiają się mechanizmy ozdrowieńcze, oczyszczające organizm. O rekolekcjach z postem Daniela dowiedziałam się od księdza Zdzisława Słomki, który był kustoszem sanktuarium maryjnego w Chodyszewie. A ja pochodzę właśnie z tamtych stron. Jestem tutaj oczywiście po raz drugi. Pierwszy raz byłam we wrześniu, a przyjechałam drugi raz tylko i wyłącznie dlatego, żeby bardziej odnaleźć taką sferę duchową swoją. Nie to, że nie praktykowałam, czy nie jestem osobą wierzącą, nie jestem osobą praktykującą, wierzącą, ale potrzeba mi było jeszcze czegoś więcej. Bo za pierwszym razem tego nie jesteś w stanie objąć. Niesamowite takie odczucia duchowe. Poczułam się lżejsza, poczułam się bardziej może taka wartościowa, bardziej odważna. Odważna i taka cieplejsza dla ludzi, bo ogólnie jestem osobą taką zimną. Pomimo wszystko, że mam rodzinę, męża, dzieci, ale a cielesna, no to, że pozbyłam się na przykład chorób takich jak grypa, grypowe, takie typowo grypowe choroby. Poza tym jakieś znamiona mi się porozjaśniały, blizny po ranach. Żadne specyfiki farmaceutyczne nie pomagały na to. Prawie wyzerowałam boleriozę, ale ten post przez 40 dni stosowałam, niestety. Faktem jest, że próbowałam wrócić w grudniu do tego postu. Nie udawało mi się samej, bo wiedziałam, że bez rekolekcji nie zdołam, nie podołam temu. I dlatego przyjechałam, żeby i oczyścić ciało jeszcze i duszę. Przede wszystkim duszę, wyciszyć się i odnaleźć samą siebie jeszcze bardziej. No ja to w ogóle Bogu dziękuję, cieszę się bardzo, że przyjechałam, bo w tej chwili połączyłam dwa w jednym. Najpierw chciałam jechać tylko dla ducha na początku, ale tak ciągle odwlekałam, szukałam bombliny i tak dalej, nie mogłam znaleźć, ale było to moje marzenie. A teraz od roku czasu bardzo podupadłam na zdrowiu, chodzi o kończyny, nie mogę chodzić. I tak sobie w desperacji przypomniałam, gdzie się udać i przypomniało mi się, że słyszałam właśnie o poście Daniela. No i szybciuteńko zadzwoniłam i przyjechałam i bardzo się cieszę, że teraz mam właśnie i leczę ducha, i leczę ciało. No i przeżywam to, jak ja to przeżywam. No radość ogromna, że jest tu bardzo dużo właśnie kateches, że jest przede wszystkim codziennie Eucharystia, że jest adoracja. Czas leci mi bardzo szybko.
no, oczekuję na te cukiereczki. Jakiekolwiek będą, tak będę zadowolona. Jeśli będą duchowe tylko, super. Jeśli do tego przyjdą zdrowotne, będzie jeszcze lepiej. Przyjechałam tu, nie wiedziałam właśnie, że coś takiego mogę nawet przeżyć, co przeżyłam w tej chwili. Pierwsza chwila taka była, no, gdzie ja przyjechałam. Nie wiedziałam, gdzie ja przyjechałam, bo nie wiedziałam tak dokładnie, gdzie ja jadę. Ale to, co mnie tu spotkało, to myśl taka, że chyba trafiłam w to miejsce, z którego jestem zadowolona i że mogę to właśnie przeżyć. Dla mnie to jest przeżycie naprawdę cudowne, cudowne przeżycie. Połączone z tym postem to jest coś pięknego, coś pięknego. Nie wiem nawet, jak to w ogóle wyrazić, bo serce wie swoje, duch wie swoje. Na rekolekcję z postem Daniela trafiłam dzięki gościowi niedzielnemu, gdzie znalazłam reklamę tych właśnie rekolekcji. Co mnie zastanowiło? Przede wszystkim post Daniela, ponieważ mam dolegliwości, więc chciałam te dolegliwości wyleczyć, a że przy tym był jeszcze program duchowy, to tym bardziej mnie to ucieszyło. Jestem w połowie tych rekolekcji. Ja ich nie oceniam, ja je przeżywam. Zaczęło się od miłości Bożej, potem przez stworzenie, powołanie, naśladowanie. To są rozważania, medytacje, które są prowadzone w godzinach rannych. Po południu te tematy rozważamy wszyscy w kaplicy z Pismem Świętym w ręku. I to jest dla nas wszystkich chyba głębokie przeżycie. Mówię dla wszystkich, ponieważ ludzie, z którymi rozmawiam, są podobnego zdania. Ale oprócz rekolekcji jest jeszcze post. I ten post jest wedle zasady: nie posypujcie głów popiołem, nie bądźcie jak obłudnicy, tylko cieszcie się tym, co wam Pan stworzył. I my się cieszymy tymi posiłkami. Na początku ta radość była wątpliwa, bo nie zawsze nam smakowały potrawy wykonane z jarzyn, surówki, gotowane jarzyny, ponieważ nasze kubki smakowe nie odbierały pewnych bodźców. Teraz wszystkim wszystko już smakuje. No i mamy tego dodatkowo jeszcze znakomite atrakcje w postaci basenu, sauny, jacuzzi, a nawet sauny z miodem. To niektórych z nas bardzo osłodziło i sprawiło nam wszystkim bardzo wiele radości. Mamy fantastyczną gimnastykę poranną i ojcowie dbają o to, żebyśmy wieczorem też doznali czegoś przyjemnego, więc od czasu do czasu mamy prelekcje czy jakieś wieczory filmowe. I też są to wspaniale dobrane, wysokiej jakości filmy, które są i przeżyciem duchowym, i doznaniem estetycznym. No to czuję, że w tej chwili już mój organizm zaczął się oczyszczać. Ten trudny czas już mam za sobą, tak dosyć szybko nastąpił. No i wydaje mi się, że to jest taka końcówka mojego gorszego samopoczucia, ale już zaczynam się dobrze czuć. Także myślę, że właściwie już jestem prawie pewna, że będę zadowolona w efekcie i po powrocie do domu będę chciała przedłużyć ten post do 6 tygodni, tak jak to jest polecane. Jeśli chodzi o sferę duchową, to no jakoś z łatwością weszłam w medytację, ponieważ no, akurat stosuję medytację już od jakiegoś czasu w swoim życiu. No i cóż, no, zwłaszcza po tej dzisiejszej, bardzo niektórych rzeczy, może nie bardzo, ale niektórych rzeczy o sobie się dowiedziałam. No i na początku, mogę jeszcze powiedzieć, że na początku byłam raczej bliżej tego, żeby się odchudzić i żeby no, uzdrowić, cieleśnie się wzmocnić fizycznie. Natomiast już po bardzo krótkim czasie jednak większe znaczenie przerzuciłam na tą stronę duchową. O rekolekcjach z postem Daniela to już wiem od szeregu lat. Sam z tego zresztą korzystam, już prawie 10 rok idzie, co jakiś czas. Teraz jest 5. raz, ale o tych rekolekcjach tutaj
u Palotynów pod Warszawą w Konstancinie Jeziora, to wiedziałem się od naszych sióstr Palotynek z Gniezna. I właściwie tym razem mieliśmy być tu z księdzem biskupem Bogdanem Wojtusiem również i moim tu kolegą, pracownikiem kurii, księdzem Franciszkiem Jabłońskim. No ale ksiądz biskup zachorował, przeziębił się i przyjechaliśmy we dwójkę tutaj. No ostatnio korzystałem z takiej właśnie kuracji, czy tych rekolekcji przed 2 laty w Bąblinie. Ale niestety moje różne jakieś uwarunkowania zdrowotne, które no jednak przez lata się trochę są nadszarpnięte, sprawiały też, a poza tym no pewne przyzwyczajenia i czy kuchnia, kiedy jest we wspólnym żywieniu, nawet tworzymy taką wspólnotę rodzinną, bo takie mam zawsze starania o to, że byłem w tym międzyczasie już 15 lat proboszczem parafii Farnej, a teraz 7 rok jestem parafii katedralnej w Gnieźnie. I naturalnie staram się, żeby zawsze stworzyć dobrą atmosferę na plebanii, bo to jest też niezwykle ważne. No ale mimo wszystko każdy z nas jest z innych stron, z innej rodziny, a w przypadku księży wikariuszy oni są młodsi, inaczej na to wszystko spoglądają. No i to tak nieraz może właśnie, że ta kuchnia, widzimy zresztą te uwarunkowania współczesne, jak idzie przemysł spożywczy, jak idzie żywienie, to potem są jakieś skutki, które się odbijają na organizmie i na zdrowotności. Stąd też moje też pragnienie, żeby jak gdyby odnowić siebie wewnętrznie też i również od tej strony pracy organizmu.